Także kontynuujemy. Siema, jeszcze raz, Jurkowski z tej strony, Q&A, druga część pierwszej części Q&A. Pierwsza poszła w piątek, dzisiaj wrzucamy we wtorek, a nagrywam to zaraz jedno po drugim, bo teraz mam czas. Także skończyliśmy na bifie TDVSP-a, myślę, że jest remis. Tak, wracając jeszcze do ostatniego pytania. Myślę, że jest remis. Nie potrafiłbym wskazać zwycięzcy. Dalej. B-Boy Skrzydło. Odnośnie zagranicy, to co sądzisz o Mac Millerze? Bo strasznie skrajne opinie słyszę, czytam. A ciekawi mnie twój punkt widzenia. Mac Miller ani nie ziębi, ani nie grzeje. Jest, bo jest. Nie mam... Niestety nie wrzucę swojej opinii ani na lewo, ani na prawo. Jestem po środku. Jest okej, okay, ale... Nic poza tym. Move Me Ferris pyta się, co myślisz o Focusie i o tym, że ludzie patrzą na niego przez pryzmat PFK? A mają patrzeć na niego przez pryzmat molesty? No wiadomo, że patrzą na niego przez pryzmat tego, co zrobił. Mogą też patrzeć na niego przez pryzmat fitu z Dodą. Nie ma to w ogóle, jak ludzie na niego patrzą, jest to mało ważne. Wiadomo, że ludzie patrzą przez pryzmat tego, co zrobiłeś kiedyś. Czy tam dokonałeś, czy cokolwiek. Także, a co o nim myślę? Co? Jeden z najlepszych głosów w Polsce. I mega, mega stylowa. Nie wszystkie numery do mnie trafiają. Pocahontas nie trafia do mnie w ogóle. Ale zawsze sprawdzam, bo wiem, że zawsze będzie to coś ponadprzeciętnego i nie będę mógł jakby obojętnym być wobec tych numerów. Więc albo się jaram, albo się nie jaram. Alter Games pyta się, pierwsza polska rapowa płyta kupiona przez ciebie. Płyta kupiona przeze mnie to będzie chyba Slums Attack. Pierwszy lub drugi Slums Attack, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Top 10 polskich raperów, inteligencik kurde się pyta. O tym już mówiłem, o topach będę robił materiał później. Teraz El Presidente. Według ciebie 3 najlepsze polskie bify i dlaczego akurat te? I mam do wyboru jeden klasyk na polskiej scenie, chodzi tylko o jeden utwór, co to będzie? Klasyku na pewno nie wybiorę, obejrzysz sobie Szybkie Strzały. Tutaj każdy z tych klasyków, o którym mówię w Szybkim Strzale, mógłby w danej chwili być moim klasykiem numer 1. A 3 najlepsze bify? Emocjonowałem się bardzo, no to jakbym młodszy, wiadomo. Fajny był bif, duże P kontra Pich. Płomień oczywiście, Płomień TD był spoko. No FNM Jimson. To takie pierwsze 3, co mi przychodzą do głowy, ale oczy tych bifów, te polskie bify są całkiem spoko. Nie mówię o jakichś tam podziemnych raperach, którzy gdzieś tam się kłócą i mało kto to śledzi, ale te takie mainstreamowe bify były całkiem. Mezo, o. Bardzo, bardzo też, bardzo fajny bif. Fajnie, jak dwie skrajne postaci się spotykają i to jest bardzo spoko. Laskos02. Co sądzisz o trzecim wymiarze? Propsujesz ich, czy raczej uważasz za monotonnych i oceniasz przez pryzmat, dla mnie masz styla? Trzeci wymiar jest to inna skala w ogóle, jeśli chodzi o umiejętności rapowe. I najlepiej, najprzyjemniej mi się ich słucha i najlepiej to widać, kiedy któryś z trójki, nieważne czy to Nulo, czy Szat, czy Pork, jest gościnnie gdzieś u jakiegoś rapera i widać tą różnicę klas i w ogóle tą różnicę styli i to, że jakim innym jest levelu trzeci wymiar. Tak jak oni składają rymy, tak nikt nie potrafi tego zrobić w Polsce, no ale to nie jest żadne odkrycie. Problem pojawia się, kiedy mam przesłuchać całą płytę w tym stylu. I wtedy faktycznie jest to może nie monotonne, ale ciężko się tego słucha. Nie potrafię z przyjemnością przesłuchać sobie całej płyty trzeciego wymiaru, czy też pojedynczych solówek każdego z nich, bo jest tego trochę za dużo dla mnie. Tyle. Jaką na co dzień jeździsz furą? O! A na co dzień jeżdżę furą Citroenem C0 elektrycznym autem. Ha? Ciekawostka. Czy jako, że mieszkasz w Słubicach, znasz ekipę Smagalas osobiście? O, i to jest pytanie a propos raperów. Nie mieszkam w Słubicach, ziom. Nie mieszkałem w sumie nigdy. Mieszkałem pod Słubicami, urodziłem się w Słubicach, a wprowadzę się do Słubic. I tak, wprowadzę się do Słubic. Smagalas oczywiście znam osobiście, znam i starą ekipę Smagalas, z którą żyję bardzo dobrze i to tak na przyjacielskich stosunkach bardzo. I obecną ekipę Smagalas również znam.
razem dużo żeśmy przeżyli, dużo wypili i nie tylko. No jak ogólnie cały skład, całe Słubice, no trudno żebym nie znał. Znam wszystkie składy słubickie, oprócz może tej najmłodszej szkoły. A propos której chciałbym wam zaproponować jeden numer. RDK, młody typek ze Słubic. No, tutaj na dole pojawi się link do jego kawałka, do jego ostatniej płyty, która jako całość nie podeszła mi szczególnie, ale ten numer wbił mi się w banie totalnie i uważam go za mega potencjalnego rozpierdalatora. I chciałbym, żebyście go sprawdzili. RDK. I bardzo bym chciał, żeby więcej nagrywał takich numerów, może nie aż z takim ładunkiem emocjonalnym, ale w takim stylu, niż gdzie rapuje się da się, ma się, gra się i stara się wrzucić więcej rymów niż to jest konieczne i wychodzi z tego odwrotny efekt. Także Radku, propsuję mega, czekam na twoje produkcje, będę miał cię na oku i wam, moi widzowie, również polecam mieć RDK na oku, bo jest warty koleś tego. Myślę, że on i Kedyf, jako stara gwardia ze Słubic ogólnie, jeśli mówimy już o Słubicach, są w stanie być kimś takim jak Kękę dla Radomia, czy Bisz dla Bydgoszczy. Także sprawdzajcie i miejcie rękę na pulsie. Czy jak ktoś cię nominuje do Hot 16 Challenge, powrócisz do rapu? Nie powrócę do rapu. Zaraz będziemy o tym mówić. Jak poznałem swoją żonę? W autobusie w czwartej klasie podstawowej. Co sądzisz o rapie kobiecym? Nie wypada tu nie wspomnieć o Snowda Product. Snowda Product oczywiście jest Eminem wśród kobiet, a reszta jest dużo, dużo niżej. I tak oceniam kobiecą scenę. Czy mogę wam pokazać kolekcję swoich płyt, bo mam ich na pewno sporo. Mam ich sporo, ale będę o tym może robił jakiś materiał, o każdej z płyt, może jakąś ciekawostkę, jakąś anegdotę i moje wrażenie pierwsze, jakie przesłałem i jak oceniam ją dzisiaj. Także coś takiego zrobimy w przyszłości. Czy mieszkasz od zawsze w Słubicach i czy planujesz się stamtąd wyprowadzić? Nie, nigdy tam nie mieszkałem, wprowadzę się tam. Ile biorę na klatę? Ha! To jest pytanie roku. Jedziemy dalej. For Real Mate pyta się mnie, ogólnie z 30 pytań mi chyba zadała, postaram się odpowiedzieć nie na wszystkie może, ale na część. Jak długo słuchasz rapu? Od 1410, to już mówiłem. Co jest w tym gatunku, że cię do niego ciągnie? Wszystko. Tutaj wymień atuty rapu i każdy mnie z nich do tej muzyki ciągnie. Na co szczególnie zwracasz uwagę? Technika, rymy, przekaz, czy ogólnie jak beat buja i temat siedzi, to wystarczy? A może wszystko powinno być na jakimś poziomie? Wszystko musi być na poziomie. Czasem może coś odstawać, czasem jeden raper jest lepszy w tym, czasem jeden jest lepszy w tym, ale ogólnie to musi siedzieć po prostu. Czy próbowałeś swoich sił w rapie, pisaniu tekstów? Tak, próbowałem swoich sił w rapie i to będzie ostatnie pytanie na dzisiaj. Zaraz o nim opowiem, odpowiem na to pytanie i jedziemy dalej. Jak w dzisiejszych czasach według ciebie nie pogubić się w tym, czym jest, był, będzie rap? Kiedyś każdy z biegi śpiewów był nazywany hip-hopolo, hashtagi i tak dalej, i tak dalej. Jak to oceniam? Rap się zmienia, muzyka się zmienia, my się zmieniamy, artyści się zmieniają. Wszystko jest okej. Okay. Nawet jak coś się robi chujowe, to jak Łona nawinął w Hot 16, od chujowych zwrotek jeszcze nikt nie umarł. Także na luzie. Czekajmy, co się będzie działo, a dzieje się dużo dobrego. I dużo złego również, ale jakby nie ma to żadnego znaczenia. Czy nie uważasz, że wczuwanie się w rap z wiekiem jest trochę słabe, smutne? Nie uważam tak. Sam mam prawie 3 dychy, jestem mężem, ojcem, a nie wstydzę się tego, że słucham rapu, wręcz nie powiem, że jestem z tego dumny, ale nie ma się czego wstydzić i nie ma w tym nic złego. I jeśli chodzi o słuchanie rapu i nie jest to muzyka dla gimnazjów, jest to muzyka dla młodych ludzi, znaczy dla gimbazy bardziej, jest to muzyka dla młodych ludzi, ale dla starszych też, to w ogóle nie ma coś takiego jak jakieś kategorie wiekowe czy cokolwiek. Dokąd twoim zdaniem zmierza rap? Raczej ma się dobrze, czy za parę lat będzie tylko słuchać dziwki High Cox, czy bardzo nieudolna kopia Ameryki? Nie, prawdopodobnie dziwki Cox będą. Ale
nie znaczy, że nie będzie też wartościowego rapu. Nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób przejmować się tym. Po co się tym przejmować? Jak będzie, tak będzie. Na chillu. I co jeszcze? A, i czy nie myślałeś o czymś w stylu recenzowania numerów, płyt podesłanych od nas? Na przykład ludzie w komentarzach podsyłają ci jakieś numery, albumy, a ty wybierasz jeden czy ile i przedstawiasz swoją opinię na ich temat. Bardzo ciekawy pomysł, jak będę miał więcej czasu, jak już, że tak powiem, na tym YouTubie będę siedział więcej, a nie tylko od święta raz na dwa tygodnie, to jest bardzo fajny pomysł, dzięki ci za niego i na pewno coś z tego zrobimy. I, moi drodzy, ostatnie pytanie z tej szybkiej piątki. Kurwa. Ostatnie pytanie z Q&A, ale najciekawsze, myślę, dla was. Osoba For Real Mate pytała mi się o to, oraz również Piotr Kuca pytał się: próbowałeś kiedyś coś nagrywać? I jeszcze gdzieś jedna osoba też mnie się o to pytała, o moją przeszłość rapową, czy jakakolwiek była. I tak, moi drodzy, była taka przeszłość rapowa, nie wstydzę się jej w żaden sposób, była dosyć długa i dosyć obfita. Była to efektywna na pewno przeszłość, bo było tego dużo i dużo nad tym siedziałem, bo kochałem to jak 150, dalej kocham. Ale nie była na pewno efektowna, ponieważ mam dystans do siebie i wiem, że jako raper byłem po prostu średniakiem i nie mam z tym żadnego problemu jakby. Także podeślę wam numery, mam klip, nawet jeden czy dwa są na YouTubie, gdzie jeszcze jestem typowym hip-hopowcem ubierającym się w szerokie pory i kaptury i w ogóle dobrze to wygląda, śmiesznie, ale nie żałuję tego czasu, to bardzo długo dosyć rapowałem. Pierwszą płytę, jaką zrobiłem, to był rok 2004 w Poznaniu razem z moim człowiekiem Polakiem. Nagraliśmy płytę jako EP Projekt u miksera z PDG, w studio, gdzie Góral nagrał swoją klasyczną Drewnianej Małpy Rock, także to taka ciekawostka. No i nagrywałem tych płyt, miałem swoje studio w domu, tam poznałem mnóstwo ludzi, całe subickie podziemie się tam przewijało, mnóstwo pięknych imprez, pięknych chwil, niczego nie żałuję, a że byłem średnim raperem, typowym średniakiem, a średniactwa na polskiej scenie mamy potąd, także stwierdziłem, że w pewnym momencie parę lat temu, że nie ma to żadnego sensu i trzeba to skończyć. I skończyłem. A że na rapie znam się i dzięki temu te moje programy i moja wiedza jakby o rapie jest troszkę szersza od przeciętnego słuchacza rapu. Także przekłada się to teraz na jakość tych filmików, na różne moje spostrzeżenia i myślę na moją wiedzę ogólnie na temat tej muzyki. Także na pewno nie był to czas stracony, który poświęciłem na rapowanie, na poznawanie rapu od tej strony techniczno-rapowej. Kurwa, co ja zagadałem. No, także to by było na tyle. To było Q&A pierwsze. Drugi odcinek skończony. Dziękuję bardzo za pytania. Następny Q&A zrobimy sobie za jakiś czas, jak tych subskrypcji się jeszcze zbierze. Pozdrawiam was serdecznie. To był Jurkowski, były raper, obecny YouTubowiec. I co? Widzimy się wkrótce. Żegnam z mojego salonu. Następne Q&A. Gdzie chcecie, żebym zrobił Q&A? W kiblu mogę zrobić. Kurwa ty. No, może zrobimy w kiblu. Albo zrobimy to w kuchni, albo na tarasie. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Trzymajcie się ciepło. To był Jurkowski, Q&A, drugi odcinek. Pierwszy odcinek, drugi odcinek pierwszego odcinka. Widzimy się wkrótce w normalnej, szybkiej piątce. Wracamy do normalności. Sayonara, mówię wszystkim nara. Habotabara, sibitybara. Dojebał do pieca, co? To by było na tyle. Trzymajcie się. Kurwa, już to mówiłem, nie? A jeszcze bym z wami pogadał. Elo.